A teraz, Abra, widzisz to? Musisz kupić mi samochód. Co? Przecież ty chyba sobie żartujesz, wiesz ile to kosztuje? Siemano, witajcie, z tej strony Wayne i dzisiaj mam pisak, mam kartkę i cokolwiek narysuję tutaj, Abra musi mi kupić. Proszę bardzo, jest Siemano, Abra. Znaczy, zrobimy tak, że Wayne też mi kupuje rzeczy i on będzie mi kupował fajniejsze rzeczy niż ja. Nie. Na zmianę rysujemy i sobie kupujemy rzeczy. Słuchajcie, na przykład jakbym ja w tym momencie chciał na przykład, żeby Abra mi kupił cukierek, proszę bardzo. Ale ja nie będę teraz chciał dostać. Proszę. Nie, chyba za późno, stare, to już się stało. Dajcie mi 15 minut, zaraz się widzimy. On idzie teraz kupić sobie cukierek i właśnie to mi się najbardziej w tej grze podoba. A kiedy już Abra poszedł kupić ten cukierek, wy możecie zostawić w tym momencie łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał. Kliknijcie w ten czerwony przycisk subskrybuj, następnie w dzwoneczek, który obok niego jest, aby nie przegapić żadnych kolejnych odcinków. I poza tym, jeśli chcecie. Siemka. Stary, wiesz ile musiałem się kłócić, żeby kupić jeden cukierek? O, dziękuję bardzo. Widzicie? Nie no, fajny odcinek, mi się już dzisiaj podoba. Także już mi się ten odcinek podoba. Możecie również wbijać do Abry, ponieważ u niego też będzie taki odcinek. Jego kanał jest w karcie w prawym górnym rogu, więc wbijajcie i subskrybujcie. Zaznaczcie dzwoneczek, bo tam też będziemy kupować sobie nawzajem dziwne rzeczy, ale to się musicie sami o tym przekonać. A my teraz przechodzimy do nieco poważniejszych rzeczy. A ja już mogę nie to cukierki. Nie, stary, to jest moje, bo ty. Ale to ty nie jesz tego, tam. Ale ja sobie to zostawię na później. Tak czy siak, teraz to ty będziesz mi rysował rzecz, jaką ja mam kupić w tym momencie. Dobra, mogę narysować wszystko, jak narysuję prom kosmiczny, to mi kupisz. No tak, ale to by jednak trochę trwało, bo bym musiał troszeczkę pozbierać na ten prom, więc fajnie by było, jakbyś już teraz narysował to, co mogę kupić w tym momencie. Dobra, Abra, masz około minutę na narysowanie tej rzeczy, którą chcesz, abym ci kupił. Dawaj, stary, dawaj. To nie wygląda tak. Jakaś gruszka może to jest. Okej, narysuję w taki sposób, żebyś wiedział, co to jest. Ty, bo już ponad 20 sekund minęło. To jest jakaś kostka, Rubika? Okej, to jest kostka. W czym są kostki? W jakiej grze? Minecraft. Okej, ja taki blok w Minecrafcie jest. Taki. Ej, gąbka. Tak, gąbka. Ej, to też miała być gąbka, tylko tak chyba nie do końca. Ej, ale stary, chcę, żebym kupił ci gąbkę, ale. Ale nie, co? Ja chciałbym squishy. Nigdy w życiu nie miałem squishy, ale jak miałem narysować squishy? No musiałem gąbkę, no bo to jest takie gąbczaste. No dobra, Abra za bardzo nie umie rysować, ale skoro chce squishy, no nie ukrywam, stary, to jest troszeczkę droższe niż cukier. No właśnie, słuchajcie, pierwsza rzecz, jaką wybrałem, to chyba najtańsza rzecz, jaką można kupić. To jest 5 zł, 10 zł, a on narzeka. Zaraz będzie bardziej hardkorowo. Jak to hardkorowo bardziej? I żebym ja ci zaraz nie dał droższych rzeczy. Nie, oglądajcie ten odcinek do końca, bo będą takie rzeczy, że puu. Stary, no już jestem tutaj przy dziale ze squishy i możesz sobie wybrać, ej, który to są squishy, ale nie wiem, ja bym chciał taką kaczkę, wiesz? Ej, serio, chciałbym kaczkę, tylko że ona... Ale może... Nie, czekaj. Ona taka jakaś brzydsza, no. Tutaj jeszcze były jakieś squishy? Tutaj też jakieś były, ale co... sobie wybrać z tego. Co to jest? Nie wiem, to wygląda jak foka. Ale to też jest kaczka, mogę taką kaczkę, gościu? Ej, akurat taką kaczkę squishy mógłbym chcieć, poważnie. Ale stary, ja ci nie mogę kupić to, czego chcesz. Jak no, chcesz jak kaczkę, to ja ci kupuję morsa. To ja chcę morsa, a kupisz mi kaczkę. Co ty na to? Ej, mam flaminga, elo. Ej, flaming też jest spoko, ale ja bym wolał kaczkę. Kaczkę bierzesz do wanny i bawisz się z kaczką, rozumiesz? No, ale stary, ja nie mogę ci kupić, żebyś ty był zadowolony. Dobra, a może ja ją po prostu włożę do koszyka i będzie git. Nie, no, no widzicie, ten odcinek musicie się zostawić łapeczkę za tobą. Dobra, ja biorę squishy. Jesteśmy właśnie, wróciliśmy ze sklepu i musiałem kupić Abrze squishy. Ja muszę to otworzyć, już muszę. Tak, to jest pierwsze zetknięcie ze squishy. Nie. Ty pierwszy raz tego doświadczasz, Mordko, że nie, to jest... chyba kiedyś miałem squishy, ale nie takie fajne. Patrzcie, jakie to jest satysfakcjonujące. Nie rozrywaj, nie rozrywaj. Rozumiem. Ej, ale szczerze, to jest naprawdę fajne. Nie no, Mordko, generalnie z racji tego, że teraz kazałeś mi kupić tak drogą rzecz. Słuchajcie, wydałem na to, ile to było? 6 zł? Tak, no to bez wydałem na to 6 zł. Ej, teraz musicie mu sami tego dotknąć. Dotknijcie tego, proszę. Dotknijcie. Teraz narysuję taką rzecz, że Abra oszaleje. Zobaczycie. Dobra, więc Abra, przenosimy się. To ja się zaczynam trochę bać. Stary, 6 zł chciałeś ode mnie w tym momencie. Za 6 zł straciłem. Dobra, idziemy rysować, chodź. Okej, w tym momencie ja mam władzę i mogę zdecydować, co Abra ma mi kupić. Ej, ale ja chciałem rzecz za 6 zł. To ty też wybierz taką, która nie należy do najdroższych. Zobaczymy. Przedmiotów. Dobra, mam około minuty na narysowanie tej rzeczy. Ja ci daję 5 sekund. Teraz się skup. Jakby to zrobić? Dobra, coś takiego. To jest serce, jak... nie, jabłko, marchewka.
To ma takie czekaj. Kropeczki stare. Ej, to wygląda jak truskawka, ale nie wiem, no. Czy to jest truskawka. Dobra, udało mi się. Ej, to jest truskawka? To jest truskawka, ej, tak. Ale ładnie narysował, muszę przyznać, że naprawdę ładnie to narysował. No bo słuchajcie, ja mam talent i jeszcze zobaczysz, jakie rzeczy narysuję. To jest talent, to jest talent, to jest talent. O nie, kot, ja mam cię wytrzasnąć truskawki. No i teraz właśnie jest taka akcja, że musisz po nie pojechać, no nie, kupić. Nie. I widać, więc w sumie spoko sprawa. Dopiero biegłem 15 minut po jeden cukierek. Nie no, wybacz, takie są zasady tej gry. Więc słuchajcie, Abra, teraz ogarnij mi truskawki i zaraz będę mógł się zajadać. Właśnie tego chciałem, nie? Bo taką miałem ochotę na truskawki. Ja się zaraz zemszczę, narysuję coś dużo droższego albo cięższego do zdobycia. No, i zobaczysz, zobaczysz, będziesz jeszcze tego żałował. Okej, nie mogę się doczekać. No ale teraz stracimy godzinę na pojechanie po truskawki, no nie. Gdzie Abra właśnie kupuje mi truskawki. No stary, wysil się, wysil mogę, się. Mogę ci wziąć takie i patrz, o, idealna truskawka dla ciebie. Naprawdę? Naprawdę? Nie, ja chcę, żebyś wybrał same najlepsze i mi wszystkie wziął, o. Czekaj, do jednego koszyka mam wrzucać same najlepsze. Tak, no tak, nie. Same najlepsze. Musisz z tych wszystkich wybrać najlepsze, no, jakie się nie da. No, takie jawki. No dobra, okej. Okay. Zrobimy tak. Patrzcie, wybiera mi. Więc Abra, dawaj te truskawy. Łe, dawaj, gościu. Możesz sobie je zjeść. Ej, bardzo ładne są, trzeba przyznać, że bardzo, bardzo ładne. Ładne, wybrałeś akurat ładniejszą. Po pierwsze jest ich bardzo mało, a po drugie niektóre, no zobaczcie, jak wyglądają. Ale ja specjalnie takie wybrałem, no dla ciebie. No zobaczymy jeszcze kolejną rzecz, jaką będziesz chciał, żebym ci piękna kupił. Piękna jest po prostu. Też piękna. Ci kupię, o, najładniejsze truskawki w sklepie ci no, wziąłem. No przecież zobaczcie, chcielibyście zjeść taką truskawkę. Patrz, 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 co to jest? Ja bym to... zjadł. No to czekaj, no to proszę. Ale on jest brudny, stary. No to umyj, gościu, No więc ja już jestem zadowolony, możemy ten odcinek kończyć, ja już nic nie muszę rysować. Ja Wojtkowi dałem truskawki i uwaga, teraz po kolei na to, abym ja co? Coś narysował. Ale ja już myślałem, że kończymy ten odcinek, stary, ja już mam nie, truskawki. Nie, dobra, zakończymy, ale daj mi narysować jeszcze jedną rzecz. Albo dwie, albo pięć. Nie ma takiej opcji. Dobra, jedną... Idziemy rysować, chodź, gościu. Dobra, na jedną rzecz się zgodzę. Okej, okay, czas na Abrę. Narysuj mi coś takiego w stylu, nie wiem, jabłko, jabłko ci jeszcze rozgrzewka. Mogę kupić, nie? Nie, ja bym chciał coś droższego i uwaga, mam pomysł na coś, co się przyda na lato, a serio tego nie mamy, tak poważnie tego nie mamy. No to co to może być na lato? Basen chcesz jakiś? Bez przesady, tylko jak już basen, to nie jakiś mega duży. Tak, tak. Lizak lub balon. Albo, a, albo jak znak drogowy. Tak, stop napisz. A to co? Kolorowy lizak, taki wiesz, albo nie. Ej nie, bardzo ładnie mi wyszło, ale tu jest jeszcze jeden bardzo ważny element. No, co to jest? Ej no stary. Naprawdę ładnie to narysowałem. Okej, okay, ty, domyślam się co to jest, tylko teraz zapomniałem słowa, co to było, czekaj. Badminton, o, tak, badminton. Tak, i teraz idziemy go kupić, gościu. Ale no, gościu, w sensie ty nawet nie narysowałeś, jaki dokładnie chcesz. Czyli mogę ci zabawkowy kupić, jakiś dla dzieci. Nie no, dobra, Przechodzimy do sklepu. Nie, jak to normalny badminton. Przechodzimy do sklepu, zobaczymy co tam wybiorę. Chciałeś badmintona, proszę bardzo, masz tutaj pełny wybór. Masz sobie wybrać. Najdroższe są, które no, są nie, najdroższe. Chodź, chodź. 39, 63. Dobra, czy będzie coś droższego? 63. Mam coś dla ciebie, proszę. Tak. Nie żartuj nawet, szykajcie. 63 zł, wydaje mi się. Ej, ile tutaj jest tych paletek? Nie, zostaw. Takich drogich ci nie kupię. No to 40 zł. O, co ty na? Tutaj masz high-techa 39 zł. Ale... drożej nie będzie, tutaj 20. Słuchaj, kurczę, narysowałeś Babingtona. Ale proszę to, bardzo. Co to jest? Babington. A jeżeli nie jesteś, to proszę bardzo, coś takiego. Proszę. Ej, czy ty sobie żartujesz? No, ty, nie, czy... ale gościu, no. Czekaj, czy ty naprawdę... Czy ty żartujesz? Nie narysowałem to... czegoś takiego. Jak to nie? Przecież ewidentnie miało taki kształt. Dobra, ja bym się zgodził na to. Tak, kosztuje tylko 21, więc no, szczerze mówiąc, no... No, no średnio, ale jestem w stanie się zgodzić na tą lub na tą, chyba że wracamy. Nie, dobra, do... nie. Słuchaj, ja jednak wolę ci kupić coś takiego niż tamton. Okej, okay, kupisz mi to, co mam w ręce, mini rakieta i bierzemy takie jedno. O, weźmiemy to i to. Nie, nie, dobra, to ja już to odkładam. Poczekaj, to mógłbym jeszcze kupić do tego zestawu. Ej, ale to jest tak dobre, weźmy to, błagam, weźmy to. To jest tak dobre. Ej, ale ja bym to serio wziął. Dla siebie, tak o. Weźmy to. Dobra, weźmiemy to i to będą dwie rzeczy, bo ojej, narysowałem. O, tak niech będzie, okej? Okay? No dobra, to zróbmy to. Dobra, gdzie jest nasz koszyk? Tu jest nasz koszyk. Ładujemy te rzeczy. I tutaj jeszcze to. Ładujemy to. Okej, okay, Abra się cieszy, że ma coś takiego. Ja mam bardzo fajny, słuchajcie, sprzęt, w sensie, naprawdę. Ty masz, stary, to jest twoje. To jest twoje, to jest moje.
to? Myślisz, no tak się omawialiśmy, proszę, chciałeś badmintona? Co to jest w ogóle? To nie jest badminton, gościu. To jest dla mnie, dziękuję bardzo, ja sobie w tym pogram, a to jest dla Abry. Ej, ale ja z tego się nawet bardziej cieszę niż z tego twojego, serio, patrz wow, na to. Stary, zagrajmy i przekonajmy się, który jest lepszy, czy coś w tym stylu. Okej, i ten kto wygra, dostaje. O, ta piłeczka już jest rozwalona. O no, ona już tutaj ma jakąś dziurę, serio. Okej. No stary! Dawaj. Jak miałam to? Okej. Boom! Ja światło, nic nie widzę. Przegrał. Widzicie, przegrał? Zostawcie suba, dzwoneczek. I teraz ja mogę narysować coś. Okej. Uderzyłeś moich widzów? Gościu! Ja mam fajną zabaweczkę, nie wiem jak wy. Teraz przyszła pora na to, żebym ja narysował coś Abrze i zaczynamy zabawę. Uwierzcie, nie wypłaci się. Nigdy. Dobra, Abra, wyżuliłem już od ciebie truskawki i cukierek. To moim zdaniem stanowczo za mało. Stanowczo za mało na to, co Abra ode mnie wyżulił, więc teraz zaczynamy prawdziwą zabawę. Narysujemy taką rzecz, że Abra, ty się nie wypłacisz, gościu. Dobra, patrzcie. To jest coś takiego. Musisz tutaj uważnie patrzeć teraz, gościu. Ej, w sumie to wygląda tak samo jak ten badminton, nie? W sensie, jak to mam narysować? Coś z tego, no, rakietka jest... do tenisa, o. To jest taki, no nie mogę nic podpowiadać, okej? I tutaj się gada jakby. Mogę napisać tak, to wygląda jak mównica, tak jak prezydent idzie i wygłasza mowę. Coś w tym stylu, dobra. To jest firma mikrofonu. Ej, no ale chyba nie potrzebny ci taki sam mikrofon, no identyczny. O, właśnie, powiedziałeś taki sam, no a ja chcę lepszy. Ja chcę lepszy mikrofon. Ej, ale to będzie jakieś 800 zł. Stary, już od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad nowym mikrofonem i nadarzyła się idealna okazja, abym mógł sobie go kupić, a właściwie żebyś ty mógł mi go kupić, więc ja, teraz... Bo ja naproszę o paletki za 6 zł, a on chce mikrofon za 800. Jeszcze takie paletki, zapomniał o tym, kupiłem mu nawet dwie, jak chciał, więc teraz... Mówiłeś, że kończymy ten film, tak? Na truskawkach. Znaczy nie, po moim już kończymy, więc to będzie ostatnia rzecz, którą Abra w tym momencie mi musi kupić, więc Abra... Czy nie kupiłem mikrofon, nie ma takiej opcji nawet, nie. Potem stary, wskaż mi jeden sklep dzisiaj otwarty, który jest właśnie taki z mikrofonami. Nie, to możemy zamówić przez internet. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Poczekamy chwilkę. Jakby nie muszę go dostawać teraz. 7-8 stówek, Abra jest nieco w plecy, ale sam chciał. Ja powiem tylko jedno. Okej, mogę ci kupić ten mikrofon. Zaraz pójdziemy do komputera, kupimy go, ale została mi jeszcze jedna rzecz do narysowania i szczerze, to nie był dobry pomysł, stary, że chcesz mikrofon. To nie był dobry pomysł. Dobra, jesteśmy już w domu u Abry i patrzcie, co mi właśnie zamawia. Czy wy to widzicie? Yeah. 870 zł. 870 zł, dokładnie tak. No właśnie taki mikrofon potrzebuję, ponieważ poprzedni, no, nie był idealny. Czy ty naprawdę chcesz coś takiego? To jest czekaj, to samo, przyjrzę co się. Masz. Nie, to jest ten lepszy, więc tak, tego właśnie chcę, gościu. Tak się jak już nie zmienisz tego, no narysowałem, więc masz mi to kupić, więc dodawaj do koszyka i jazda z tematem. Naprawdę. Tak. Ty żartujesz. Nie żartuję. Naprawdę 870 zł może, nie wiem co tam z przesyłka będzie się liczyła czy nie, ale to już chyba nie ma znaczenia. Ja kupię na raty i ty będziesz płacił. Nie, jakby to musi wszystko na ciebie być, bo to jednak ty mi kupujesz. Teraz niech Abra mi ten mikrofon zamawia, trochę ponad 800 zł wyda, ale co tam, liczy się jednak jakość dla was, więc w sumie fajnie, że za cenę Abry. Spoko sprawa, także teraz czekamy jak przyjdzie mikrofon. Okej, jesteśmy po kilku dniach i na szczęście mikrofon przyszedł. Mikrofon przyszedł 20 minut temu i musiałem kurierowi dać 9 stów. No. Za takie coś. To jeszcze patrz, jakaś naklejka, to w ogóle... No ale patrz, jaki stan idealny, no właśnie o to mi chodziło. Nowy mikrofon, będzie lepsza jakość, więc kozacko, dzięki Abrze. 9 stów musiałem dać na jego mikrofon. Ja jestem zadowolony, więc nie narzekam. Tak czy siak, myślę, że wy też będziecie zadowoleni. Widzicie, kanał rozwija się w dobrą stronę. No, te dzięki odcinki sponsorowi chyba. Tak, w sumie jestem zadowolony. Ciekawe, co teraz narysuje Abra. Okej, ciekaw jestem, co tam mi teraz narysujesz. Wątpię, czy jakoś się zemścisz. Ja mówiłem, że się zemszczę i jakby nie nazwałbym tego zemstą. Wybrałeś bardzo drogą rzecz i wątpię, żebyś chciał coś droższego, więc jakby ja się o to nie martwię, naprawdę. Ciekawe, czy narysujesz faktycznie coś droższego, no jakby okej, zaczął, czyli co to może być? Oj, trochę za chude, trochę stojak za chude. Jakby jakiś, co to jest, nie wiem. Chyba coś ci nie wychodzi, pamiętaj, masz minutę, gościu. I to coś? To wygląda jak frytka jedna, wiesz? No tak, czy ty chcesz frytki? No nie, naprawdę? Dobra, tak dobra, to czekajcie, to zrobimy tak. Okej, zostaje ci coraz mniej czasu, gościu. Coraz mniej. Ojejku, jaki to jest niefajny odgłos tego pisaka. Ej, no to już możesz co skojarzyć, stary. Co on robi? Nie ma pojęcia. Ej!
To jest pad. No. To jest pad. Ale chcesz pad. Tam pad? Musi... Jakby co jeszcze? To jest sygnał, to jest sygnał, to nie kabel. To jest sygnał. No nie mogę napisać co to jest. No ale dobra, to jeszcze raz spróbuję. Okej, okay, no ale dawaj już szybko, mordo. Nie! Czy to jest no... Xbox tak, czy PlayStation? Xbox, gościu, ja bym nie chciał PlayStation, wolę Xboxa. Naprawdę? Tak. Ej, no, no ale gościu! Czy nie bardzo? To nie, nie tak szczerze. Pad. Nie przypomina to Xboxa. Pad przypomina, ale już musiałem się domyślić. A ja bym poprosił, jeśli mogę, to o tego najmocniejszego, tego najdroższego. To już zobaczymy, nie no, ale serio, przesadzasz, stary. No nie, ej, 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 ty zacząłeś, ty no, chciałbyś coś drogiego. To był mikrofon, on nie jest aż tak drogi jak Xbox. Ale to ty zacząłeś, ja brałem paletki po 6 zł. Dobra, słuchajcie, okej, okay, kupię jakiegokolwiek Xboxa, nie, Abra nie, chce. Tego najdroższego. No, nawet jeżeli chcę najdroższego, kupię, ale została mi jeszcze jedna szansa. I zobaczymy, co wtedy no, powiesz. Tak czy siak, ja teraz muszę zamówić Xboxa, kupić go. Okej, okay, przyszedł ten moment, w którym muszę Abrze kupić Xboxa, czajcie. I zobaczcie, jaka to jest Xbox, cena. Xbox, 1000 zł, czajsz to 1000 ziko, gościu. Ej, no ale co jak co, no bez przesady. To jest ten Xbox, którego chcesz? To jest S. Ale dobra, może już być ten, chciałem mocniejszy, ale niech będzie już ten, spoko, spoko. Gościu, z czego ty jeszcze chcesz? Daj 1000 zł. Dobra, no słuchajcie, jak odcinek to odcinek. Zamawiamy, dodaj do koszyka. Nie no, naprawdę. Nie no, ja bym go poprosił, okej? Okay? Jeśli możesz mi go kupić, to byłbym po prostu ci bardzo, bardzo wdzięczny, no, ale... i tyle. Dobra, to kupujemy. Teraz będziemy czekać w sumie, jak to będzie wyglądało. Okej, okay, trzeba się tutaj zalogować i ty mi go kupisz, tak? Tak. W związku z tym my teraz będziemy czekać. Wojan zamówił sobie mikrofon u mnie, a ja Xboxa i tak chyba wyjdę na tym na plus, szczerze mówiąc. Wiadomo, Xbox jest trochę droższy od jego mikrofonu. Poczekamy sobie kilka dni i zobaczymy się, kiedy one po prostu już przyjdą. Zostawcie łapkę, może coś się zwróci chociaż. Z łapek w górę, proszę. 1000 zł, gościu. No, czy to jest ten Xbox, którego właśnie chciałeś? Ej, Fortnite'a... Co? Ej, co? Ej, nie no grałem. Był tam. Ej, był. To jest chyba ten. Nie Xbox wiem, tak, dobra, już go oddaj. Pozwól, że ja po prostu go już wezmę i się oddalę. Miło było. Ej, no ale jakby, słuchajcie, no 1000 zł za taki odcinek, to zostawcie chociaż łapkę w górę na pocieszenie. Ej. Ej, a jakbym chciał drugiego pada, to też mogę? Idź już, gościu, nie chcemy cię to... A może to oddaj, ja to... Ho, nie ma mowy! Narzeka i... Nie no, dostał takiego Xboxa i jeszcze narzeka. No jakbyście wy dostali takiego Xboxa, narzekalibyście, no tak szczerze. Dostajecie Xboxa i co robicie? Narzekacie czy się cieszycie? No ja bym się cieszył i już zakończmy ten temat. Traciłem 1000 zł, ale dobra. Co kiedy gramy razem? No w sumie to może sobie zagramy. Dobra, idziemy grać, nie, gościu. Nie, nie, i mam jeszcze jedną rzecz, którą o ja nie. muszę narysować, gościu. Ale może skończmy już ten odcinek. Nie, 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 idziemy rysować. Ja sobie to wziąłem do serca, co ty mi w tym momencie zrobiłeś, Abra, że tego Xboxa narysowałeś. I teraz narysuję ci o wiele gorszą rzecz. Ale jak to gorszą rzecz? Serio? No kurczę, wziąłeś mikrofon, w porządku, wziąłem Xboxa, no to co chcesz, dom sobie kupić? No bez przesady. W sumie blisko. Zależy, jak to zinterpretujesz, jaka cena. Nie, czekaj, za to. Czekaj, jak to blisko? No, gościu, zobaczysz. Blisko ceny domu, jeżeli dobra, będziesz chciał kupić ale... jakieś fajniejsze to ej, coś. Ale, dobra, ale no ustalmy, że jakiś tam budżet jest, nie? No bo wiesz, ja ci wyspy prywatnej nie kupię, niekoniecznie jakby, nie? Nie, to nie jest wyspa, chociaż wyspa to też dobry pomysł, ale dobra, już zostawimy ten pomysł, co mamy. Chodźcie, zobaczycie, co narysuję, Abra, musisz to zgadnąć. Ej, to jest ostatnia rzecz, a jak nie zgadnę, to nie muszę. Nie, na pewno zgadniesz, ja umiem rysować, słuchajcie, umiem. Okej, okay, zaczynamy, zobacz, patrz uważnie, Abra, co to ci może przypominać? Okulary. Dwa kółeczka, może nawet tak narysuję tutaj, tak, elo, jakieś... No to jest plaster cytryny, albo pomarańcze. Nie, nie, muszę to dobrze narysować. Zależy mi na tym, żeby to był jakiś fajny model. Jakiś sportowy. No ale to widać, że to jest plaster cytrusa jakiegoś. Goście, teraz patrz na to. Teraz patrz na to. Czekaj, co to może być? Może nawet damy coś takiego, okej. Okay. No ale co to jest, stary? Ja nie wiem, to jak żelazko, tak! Nie! Tak żelazko wygląda, tak nie. Wiecie, w takim kształcie jest. No, nie wygląda to jakoś mega idealnie, ale no już teraz myślę, że będziesz wiedział, o co chodzi. Nie, ja nie mam pojęcia, to wygląda jak żelazko w kształcie samochodu. Żelazko? O, to tu na końcu no to powiedziałeś. Tak, żelazko, ale? Mogę ci kupić żelazko. Ale żelazko to, nie, 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 nie. Gościu, chcesz? Czy to naprawdę jest samochód?
samochód. Tak, w tym momencie. Ej, ale ja... Musisz kupić mi samochód. Ja takiego samochodu nie znam. Nie kojarzę takiego modelu. Nie kojarzę. Nie kojarzę modelu, ale, no, który... No, ja też idealnie. Który to, niżej miałby... Ej, ja nie kojarzę takiego modelu Xboxa. To jak belka wygląda. Tak. No nie ma odwrotu, musisz kupić mi samochód. A on nie ma kół połączonych z resztą? Jakby... Ale jak to? Mam się dopatrzyć tutaj w tym Xboxie czegoś więcej. Ej, ale więcej. Skąd ci wezmę Okej, okay, daj mi chwilę. Daj, pojadę do salonu. Mam pomysł. Szczerze, nie spodziewałem się, że to będzie tak łatwe. Myślałem, że Dajcie mi chwilę. Dajcie mi chwilę i zaraz wrócę. Wolisz Lamborghini, Ferrari i BMW? Skoro auto, to dobra, zależy od ciebie. Nie, coś to, mi tam... To ja zaraz wracam. Stary, co on kombinuje? No bo jakby ja myślałem, że on troszeczkę gorzej zareaguje na to auto, co nie? No musi mieć jakiś chytry plan. Przecież uwzględniłem tutaj wszystko. To. Jakby, no, koła są, nawet spoiler, bo chcę takie, wiecie, sportowe, fajne autko. Zobaczymy, co mi kupi teraz. Ja nie mogę się doczekać, czekam na swoje wymarzone auto. Ty, bo już trochę na tego Abrę czekamy, co nie? I stary, dzwoni. Może to jest on? Tak, to jest on. Ty, byku, bo ja tutaj już czekam na podjeździe z twoją nową furą. Na podjeździe czekasz z moim nowym samochodem? Tak, w garaż, tam przy Maćkę samochodzie. Już postawię no, białym kolorze twoim ulubionym. Jeszcze biały kolor. Nice. Ej, nie, ty na pewno coś kombinujesz. Dobra, idziemy to sprawdzić, stary. Jeżeli faktycznie coś kombinujesz, to naprawdę uciekaj, goście, stamtąd. Nie, ja nie wierzę po prostu, ale dobra. Dobra, lecimy to sprawdzić, ludzie. Lecimy to sprawdzić. Ty, jeżeli on mi faktycznie kupił auto, to on jest szalony, bo to był taki żart tak w sumie, więc zobaczymy, co on kombinuje. Na podjeździe, co nie, więc... Tak mówił, że na podjeździe będzie. A ja nawet nic nie słyszałem, żeby coś podjeżdżało, stary. O co chodzi? Może jakiś cichy kupił, elektryczny, kto wie? Jest ja on. Cię chodź, fura stoi jak 150. Nie, ja już się boję, co to może być. Gdzie ona jest? Bum. Gdzie jest ta fura? No stoi, biała, nie widzicie? To, że to? No Toyotę kupiłem. No patrz. Nie. No co, ej? Ej, ona jest wielkości mojego palca, Celica, 2002 rok, no gościu, klasyk. Stary, chodziło mi o normalne auto. No a to co, to jest helikopter? Drzwi się otwierają, warczy, koła się ruszają. Na podstawce masz, żeby nie rysować podwozia, no. W pewnym momencie już mówię, gościu, ale tak naprawdę to był taki lekki żart. I myślałem, że to wziąłeś na poważnie. No wziąłem na poważnie, załatwiłem ci furę. Ej, no ale typie, w sumie nawet się drzwi otwierają, więc jakby, no. Myślę, że z twoim wzrostem bez problemu byś się tam zmusił. Spróbuję. Aj, coś nie idzie, stary. Może, ja nie rozumiem, może rozmiar większy byłoby już spoko. No tak czy siak, gościu, zaskoczyłeś mnie. Kupuję ziomkowi samochód, a ten jakiś taki skwaszony, no ja nie rozumiem. Ej, no ale jakby, ja otrzymuję telefon od Abry, samochód stoi na podjeździe. Mówię, jakim cudem, jak my nic nie słyszeliśmy. Stoją nawet dwa, nawet trzy stały, ale jesteś tak silny, że jeden podniosłeś. Ej, szczerze, naprawdę, jeżeli chcecie rewanż na Abrze, którym... Jaki rewanż, ale prawdziwy sam... W którym ja mu coś kupię, zostawcie pod tym odcinkiem 20 tysięcy łapek w górę. 21 tysięcy. 21, dobra, 21 tysięcy powiedział gość, który kupił autko zabawkę. W sumie to propsuję, bo kupił białe auto, a ja lubię białe auto, więc w sumie może się pobawię trochę w domu, w pokoju, wiecie, o co chodzi. Tak czy siak, dziękuję wam wszystkim za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, wbijacie właśnie do grona wojowników Wojana, subskrybując ten kanał, czerwony przycisk subskrybuj, wbijacie również dobry prawy górny róg, klikajcie i oglądajcie, ponieważ u niego również był taki odcinek i sami zobaczycie, co tam musieliśmy sobie kupić. No, tam był jeden mały problem, ale to sami też zobaczycie, więc wbijajcie. Ja już wam dziękuję za oglądanie, jadę się przejechać, trzymajcie się. Jedziemy na przyjażdżkę, eluwa. Eluwa, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć.